Witam was serdecznie w kolejnym filmiku, w którym komentujemy paradokumenty. Ja może powinienem zacząć komentować jakieś zwykłe seriale, nie wiem, na wspólne czy coś, M jak miłość. Jakbyście chcieli, napiszcie mi w komentarzu. I dzisiaj skupimy się na odcinku Dlaczego ja? I tak ubiegnę wasze pytania, tak pracuję dla NASA. Jestem ich rakietą nośną, to ja wyrzucam wszystkie ładunki na orbitę okołoziemską. No przepraszam bardzo, nie bez powodu nazywają mnie Pojemny Paweł. Bardzo dużo paliwa rakietowego się we mnie mieści. Zapraszam! Kamili i Wojciechowi Bereźnickim nareszcie udało się spełnić marzenie o posiadaniu własnego baru. Otworzyli go kilka miesięcy temu. Dziś jest normalny dzień roboczy, kiedy nagle dzieje się coś dziwnego. O Boże! Krew! Wojtek! Wojtek! Wojtek, tu jest krew! Ale co ci, proszę pani, Wojtek może zrobić? No to trzeba rączki umyć i tyle, no to... A, bo nie możesz umyć rączek, bo z kran leci krew. Not very smart. Not very smart dzisiaj jestem. Poza tym od razu krew, od razu krew. Słuchajcie, jakbyście przyjechali do mnie, do mojego mieszkania. Swoją drogą moje studio to też moje mieszkanie. Śpię tutaj na podłodze. Byście puścili wodę z kranu, ona też jest czerwona. Bo to rdza jest. Jakbyście szukali kolejnego powodu, dlaczego mielibyście mi dawać swoje pieniądze, no to... Właśnie ten powód, w jakich warunkach żyję. Błagam, dajcie pieniądze. Kochanie, co się stało? Krew! I ten jeden biedny pan, który siedzi w restauracji, je sobie właśnie obiadek i tak słyszy, że oni tam krzyczą o krwi. Krew wszędzie, Wojtek! Wszędzie krew, Wojtek! Reakcja tego pana. Krew wszędzie, Wojtek! Wszędzie krew, Wojtek! To się najadłem. Dziękuję. Nie, spokojnie, popatrz. Nie no, Mariolka, to nie krew, to wino! Wino, szybko naczynia przynoś! Szybko wlewamy! To jest kapsułka ze sztuczną krwią. No zobacz, nie widzisz? No i co? I myślisz, że to taki... Przestań panikować! Że to jakiś głupi żart może tak mówić? Naprawdę, nie ma co panikować. Bo to sobie ktoś tylko jakieś je robił. Ja tu prawie na zawał zeszła! Kochanie, spokojnie, naprawdę wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje. Mariolka, no co ty, pierwszy raz myjesz ręce krwią? Jaka ty niedoświadczona życiem. Dla mnie to jest jakaś groźba morderstwa, no bo nie wiem, jak inaczej nie to nazwać. Nie przesadzaj, żadna groźba morderstwa, no co ty. Ktoś dzwonił, poczekaj. Dziwny, zastrzeżony numer, ale się nagrał. Czekaj, otworzę. Spotkamy się w piekle. Słyszałeś to? Wojtek. Wojtek, to ja, Michał, twój kolega ze studiów. No mieliśmy się spotkać dzisiaj w piekle. To ten bar obok, piekło się na... Wojtek, no, odpowiedz na moje telefony. On przecież nie żyje. Przecież to straszne. Rozumiem, że Wojtek chce mnie uspokoić i dlatego mówi mi, że to jest żart. No ale moim zdaniem nie powinniśmy lekceważyć tej krwi z kranu. Według mnie powinniśmy pójść na policję i to zgłosić. Kilka dni później, po dziwnych wydarzeniach w barze, Kamila i Wojciech byli na policji i zgłosili, że nieznany sprawca próbuje ich zastraszyć. O Jezu, przez sekundę miałem mindfucka i wydawało mi się, że ta pani to jest sędzia Anna Maria Wesołowska. Ale chyba jednak nie. Swoją drogę występowałem w sędzia Anna Maria Wesołowska i poznałem właśnie tą panią. Bardzo miła, bardzo kochana pani, bardzo miła. Pozdrawiam. Kobieta zmusiła męża, by oprócz tego zwrócić się z prośbą o pomoc do biura detektywistycznego. A jest pan pewien, że pan Reszel nie żyje? No, oczywiście, przecież byliśmy na pogrzebie. A widzieliście ciało? Było zidentyfikowane? Trumna była co prawda zamknięta, ale przecież ktoś musiał zidentyfikować zwłoki. To była specyficzna sytuacja, bo Tomek został potrącony przez ciężarówkę. Wszędzie było o tym głośno, w gazetach, w telewizji. Nie widzieliście tego? No wiecie, to był ten taki słynny wypadek z ciężarówką. Byliście na policji? Panie Wojtku i pani Mariolko, czy to jest naprawdę najlepsza agencja detektywistyczna, jaką mogliście znaleźć w okolicy? Ja nie chcę się absolutnie czepiać, okej? Okay? Ale ja tutaj żadnego Hammera nie widzę, żadnego Hammera w tym pokoiku nie widzę. Co to, nie są dobrymi detektywami, jak nie mają Hammera. No tak, byliśmy, tylko że ta policja nie potrafiła nam do tej pory pomóc. Ach, ta polska policja nie potrafiła nam pomóc. No jak ci polscy policjanci, tragedia jakaś. No normalnie idziemy do nich i mówimy: dzień dobry, duch naszego zmarłego kolegi nas prześladuje. Mogą panowie policjanci go zastrzelić? I wiecie co? Nie pomogli policjanci, nie pomogli.
strasza ta polska policja, straszna. A co z żoną pana przyjaciela? Też pan się z nią dobrze dogadywał? Oczywiście, mieliśmy dobry kontakt. A jak bliskie były te kontakty? Nie było zazdrości? Zazdrości? Co mi pan sugeruje? Że miałem romans z żoną najlepszego przyjaciela? To bez sensu mówiłem ci, że mogliśmy tu nie przychodzić. Wojtek, czekaj! Wow, ale gdzie pan idzie bez płacenia? Ta rozmowa kosztowała właśnie pana 1500 zł. Proszę wrócić i zapłacić. Pan patrzy na mnie tak jak na podejrzanego. Przecież każdy mógł przyjść do baru. To równie dobrze mogły być groźby dla mojej żony. Dlatego teraz zadam inne pytanie. A może pani się podobał pan Reszel? No wie pan co. Dobrze, nie podobał się pani. To ja teraz dam kolejne pytanie. Czy ja się pani podobam? Detektywom nie udało się namierzyć numeru telefonu, z którego ktoś nagrał się na sekretarce w barze. Detektyw Hubert Dawidowski odwiedza żonę zmarłego przyjaciela Wojciecha, aby dowiedzieć się czegoś więcej o jego śmierci. No dzień dobry, proszę pani, ja wiem, że pani mąż umarł tydzień temu i jest pani w żałobie, ale mam pytanie, czy pani może nawiedza naszych klientów? Jakoś mam złe wrażenie, naprawdę mam złe wrażenie, że tak ta rozmowa będzie wyglądać. Jezu, muszę iść w końcu do fryzjera, zaczynam wyglądać z tą grzywką stojącą na pół metra jak Dawid Czech. Siemaneczko, ziomeczki, duchy, dzień dobry, nazywam się Bartosz Kowalski, jestem kolegą Tomka. Organizujemy spotkanie klasowe, nawet pisałem do niego maila, ale nie odpowiedział. Jest może w domu? Nie, nie ma. Tomasz, nie mógł pan odpowiedzieć na tego maila, bo on nie żyje. Jak to nie żyje? Był chory? Nie, nie był chory. Może pan wejdzie do środka. Może... Przepraszam pana. Ale nie ma za co przepraszać. Wszystko w porządku? Zostawię pana na chwilkę, zaraz wrócę, dobrze? Dobrze. Prywatny detektyw wykorzystuje okazję i sprawdza telefon wdowy. Być może to ona stoi za pogróżkami wobec Bereźnickich. Już lepiej? Przepraszam pana bardzo. Nie ma za co, ale już lepiej? Tak. W takim razie ja już pójdę i nie wiem, życzę pani dużo siły. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia pan. Miałem okazję zajrzeć do telefonu pani Reszel. Nie było tam połączeń ani do naszych klientów, ani do baru z burgerami. Ale coś mi tu nie gra. Dlaczego Tomasz zmienił się tuż przed śmiercią? Żona go zmusiła do zmiany. Powiedziała mu pewnego wieczora, słuchaj kochanie, nie jesteś taki jakim byłeś, gdy cię poznałam. Zmieniłeś się. I on musiał się znowu zmienić i dlatego się... No, rozumiecie, o co mi chodzi. Za chwilę. O Przebiańsko. Perfidne Przebiańsko. Okej. Okay. Czterech facetów wybrało się na wakacje, na żaglówkę. Zaczęli na tej żaglówce pić alkohol, bardzo dużo go było. Potem stwierdzili, że będą spać w kabinie. Jednak potem Andrzej Król zniknął im z oczu. Stwierdzili, że poszedł wcześniej spać. Okej, no to już rozwiązane. Tych trzech facetów zabiło niechcący Andrzeja Króla, po czym każdy z nich ma wyrzuty sumienia i popełniają po kolei samobójstwa. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze, oczywiście zapraszam mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem! Prawie was nabrałem. Dobra, chodźmy dalej, oglądajmy. No ale po całą nas celibacji stwierdzili, że też idą spać. Mhm. Gdy znaleźli się w kabinie, zobaczyli, że Andrzeja Króla tam nie ma. Pomyśleli, że był pijany, poszedł sikać za burtę i wypadł. Mhm, czyli jak dobrze rozumiem, to mamy w jednej grupie przyjaciół dwa trupy. Przecież normalne i logiczne jest, że te dwa zgony są ze sobą powiązane. Powiedzmy, ale to tak... Trochę pani za szybko wnioski wyciąga. Ty ci za szybko. Ja to poważnie, ja jestem poważny detektyw. Raz zgubiłem zegarek i wiecie co? Pod łóżkiem go znalazłem. Siła dedukcji. Tak? Tylko dlaczego nasi klienci nic o tym nam nie wspomnieli? Dlaczego państwo zatajili informacje o wypadku na żagle? Wie pan, no, ja to nawet chciałam państwu powiedzieć, no, ale mąż stwierdził, że to skieruje śledztwo na złotory. Czyli to pani mąż zataił? Ale o czym pan mówi? Co to ma wspólnego z moim mężem? Proszę się uspokoić, nikt nie oskarża pani męża, chcemy go tylko chronić. To co to mają być za jakieś głupie domysły? Podejrzewamy, że pan mężowi może grozić wielkie niebezpieczeństwo. Podejrzewamy, że pani mężowi może grozić niebezpieczeństwo. No dobra, spoko, ale na jakiej podstawie państwo to podejrzewają? Najprawdopodobniej ktoś chce się zemścić
i próbuje wyeliminować jednego z przyjaciół po drugim. Pani chce powiedzieć, że obaj przyjaciele mojego męża zostali zamordowani? Możliwe jest to, że cała czwórka widziała lub słyszała coś, co nie było dla nich przeznaczone. I teraz ktoś chce się zemścić. Dlatego eliminuje jednego po drugim. Boże, no to straszne. Proszę mi powiedzieć, czy po tym wypadku na żaglach, czy mąż jakoś się zmienił? W sumie nie zastanawiałam się nad tym jakoś specjalnie, ale rzeczywiście się trochę wycofał. No tylko, że myślałam, że to normalne, skoro stracił swojego najbliższego przyjaciela. No bo w sumie to chyba jest normalne. Nie wiem, jakiś ten odcinek dzisiejszy poważny strasznie, no nie? Dzisiaj nie będzie zabawnie, dzisiaj nie będziecie się śmiać do łez jak zwykle. Wy się nigdy nie śmiejecie do łez na moich odcinkach, prawda? Nigdy. No one's laughing now. You can say that again, pal. W sumie rzeczywiście trochę to dziwne, skoro wcześniej byli nierozłączni. Co chłopaki widzieli lub robili podczas tej żeglugi? No wiesz, no Kamila, to co zwykle faceci robią na takich męskich wypadach. Chleją alkohol, a potem dotykają się siusiakami. To naprawdę podejrzane, że najpierw zginął Andrzej, a teraz Tomek? Mój Boże, mam nadzieję, że Wojtkowi nic się nie stanie. I żeby wpaść na pomysł tego, że to jest podejrzane, potrzebowałaś pracy detektywów, tak? Okej. Okay. Kamery zainstalowane w domu klientów zarejestrowały kłótnię małżonków, która mogła zniweczyć plany detektywów. Martwię się o ciebie, prawda? Dlaczego? No i jak dlaczego? No słuchaj, przecież umarł niedawno Andrzej, teraz jeszcze umarł Tomek. No przecież, nie wiem, no to się musi jakoś ze sobą łączyć. Przecież Andrzej po prostu za mocno się napił, a Tomek i ten wypadek ciężarówką, przecież sama wiesz, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. W ogóle co wy robiliście na tych żaglach, no? Męska namiętna miłość. Kamila, nie chcesz wchodzić w szczegóły, zaufaj mi. Wiesz co, może w ogóle to jakaś jedna z twoich byłych kobiet, co ty no? Wygadujesz w ogóle? Ty masz mnie za jakąś głupią i naiwną? Mam cię za głupią dzikuskę. Detektyw Maurycy Ross umówił się na spotkanie z policjantem, który prowadził sprawę tajemniczej śmierci jednego z przyjaciół podczas żeglarskiej wycieczki. Mężczyzna ma nadzieję uzyskać więcej informacji na temat tego wypadku. Żadnych śladów przemocy, żadnych śladów krwi. Nic, kompletnie. Zresztą, jak pan spojrzy na tą łódź. Tak, ja jestem ekspertem od łodzi. Proszę mi pokazać to zdjęcie. A tak, to jest łódź. Wystarczy, że psikał przy burcie. Ktoś go lekko popchnął i już. No ale niestety nie zauważyli go od razu, jak wpadł do wody, bo akurat we trzech grali w nagiego twistera. Czy jest możliwe, że na łódce były jakieś osoby trzecie? Tego nie można wykluczyć, że był tam ktoś jeszcze. Śledztwo wykazało, że mężczyźni, wszyscy, cała czwórka, byli bardzo aktywni na portalach randkowych. Może tam były jakieś kobiety. Czyli nie można wykluczyć, że jakaś kobieta przyczyniła się do jego śmierci, na przykład z zazdrości. W tej sprawie wszystko jest możliwe. Idąc generalnie tym tropem, to w zasadzie to wszystkiego nie można wykluczyć. To nie jest dobra metoda detektywistyczna. Jakby tak, ustala się hipotetyczne wersje, ale które mają jakąś szansę na bycie możliwymi, prawdopodobnymi, tak? A tutaj ten koleś po prostu rzuca pomysły i ten drugi facet na to odpowiada: no tego nie można wykluczyć. No tego też nie można wykluczyć. Co? Porwanie kosmitów? No, tego też chyba wykluczyć nie można niestety. Tak nie działa, tak to się nie robi. A poza tym nie mamy ciała. A dopiero to pozwoliłoby nam potwierdzić jakiekolwiek przypuszczenie. No tak, dopóki nie ma ciała to tylko spekulacje. Bullshit! Istnieje taka zasada, która po łacinie brzmi corpus delicti. Oznacza to w zasadzie to, że można kogoś skazać za to, że kogoś zamordował, bez odnalezienia ciała osoby zamordowanej. Można to zrobić, okej? Okay? Musi być wystarczająco dowodów na to świadczących, ale ciała wcale nie musi być. Więc jak oni tutaj mówią o tym, że no to jakby ciała nic nie zrobiły, blablabla. Bullshit! Także kto wie, może rzeczywiście gdzieś żyje i się ukrywa. No tak. No dobrze. Dziękuję, że chciał pan się ze mną spotkać. Wieczorem tego samego dnia Hubert i Monika chcą bliżej przyjrzeć się Maksymilianowi Rybakowi. Właśnie o to mi tutaj chodziło. Nie przyjechali hamerem na śledzenie jakiegoś tam podejrzanego. To nie są prawdziwi detektywi. Nie, 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 nie. Detektywi podejrzewają, że mężczyźnie również ktoś grozi. Przepraszam pana. Tak? Czy pan może tutaj mieszka? Tak, a o co chodzi? Tak się rozglądamy z żoną, taka ładna okolica, może są tu jakieś mieszkania? Mieszkanie do kupienia? Tak.
To raczej nie pomogę, nic nie wiem o żadnych wolnych mieszkaniach. A może gdzieś tutaj w okolicy? Proszę mi powiedzieć, spokojnie tu jest? Jest jakiś problem z przestępcami? Bo słyszeliśmy, że jest tutaj duża przestępczość. Radzi sobie pan w ogóle z tym psem? Dlaczego miałbym sobie z nim nie radzić? O co wam chodzi? Ale proszę, tak nie denerwować, na pewno się jeszcze spotkamy. Ja bym się na miejscu do kolesia oczywiście zdenerwował, bym się przestraszył. Jest szczególnie, że ten detektyw na koniec rzuca: proszę nie denerwować, jeszcze się spotkamy. Przepraszam, czy lubi pan żeglować? Czy lubi pan... Wybieramy się na wycieczkę. Zamówiliśmy taki duży jacht. Ale ekipa nam się wykruszyła. Okej, okay, dobra. Na początku myślałem, że ci detektywi nie są profesjonalni. To są zwyczajni debile. Okej, okay? To są zwyczajni debile. Czy lubi pan żeglować? Jakie żagle? Dajcie mi spokój, ludzie. Nie wiem, kto was przysłał, ale idźcie sobie. Idźcie stąd. Zwykle nie zachowujemy się tak niezdarnie, ale to była taktyka. Chcieliśmy zobaczyć, jak pan rybak zachowuje się na wieś ewentualnej zbrodni i wyprawie żaglówką. Generalnie chcieliśmy sprawić, że dostał zawału serca. Profesjonalni detektywi. Wink, wink. Godzinę temu Maksymilian Rybak wywołał niezłą panikę u swojego przyjaciela, a naszego klienta Breźnickiego. Posłuchajcie tej rozmowy. Ej, Andrzej, pamiętasz to, jak zamordowaliście tamtego kolesia na łódce? No. Może być problem z tym byku. Może być problem. Wojtek, gdzie ty jesteś? Wczoraj się próbuję dodzwonić. Wczoraj pod klatką zahaczyła mnie jakaś parka. Gadali coś o żaglach. Chyba chodziło mi o Andrzeja. No, oni wiedzą coś o tym wypadku na łódce. Spokojnie, nie panikuj. Słuchaj, bardzo dziwnie mnie zagadywali. Na pewno coś wiedzą. Po co by mnie tak cisnęli? Powoli. Może do detektywi. Moja stara wynajęła detektywów. Twoja stara detektywów? Dokładnie. Na nas? Kurde, oni mogą coś wyniuchać. Jak mogłeś jej na to pozwolić? Za bardzo ją poruszyła ta sprawa z krwią. Nie wiedziała, co robić i nie chciała odpuścić. Ale luz, oni nic nie zrobią, to tylko detektywi. Poruszają się po omacku, nic nie wykryją. On ma rację! Wygląda na to, że naprawdę się boją. A dlaczego i kogo, dowiemy się niebawem. Będziemy im wyrwać paznokcie obcęgami i się dowiemy. Pamiętasz, jak ci mężczyźni wrócili do portu po prowiant? No tak. No to patrz, oni są tutaj w porcie, no nie? Potem tutaj mają sweet focie w lesie po zamordowaniu tego mężczyzny, no nie? Tutaj jest zdjęcie, jak byli w lesie. I zobacz na to zdjęcie. Tutaj on jest w okularach, tak? Zobacz na przybliżeniu, co odbija się. Samochód i numer rejestracyjny. Are you fucking kidding me? Czy my już weszliśmy na moment, gdzie się bawimy w CSI? Przybliż to! Przybliż! O, widzisz to odbicie w tej małej śrubce? O, tam widać to odbicie, tam widać tablicę rejestracyjną. To jest dosłownie efekt CSI. On swoją drogą może was czegoś nowego nauczy. Efekt CSI to jest efekt wywoływany przez te wszystkie seriale detektywistyczne, przez sam program CSI, wiecie, zagadki kryminalne z Miami, Los Angeles, cokolwiek tam jeszcze jest. I właśnie tam mają takie nierealne standardy tego, że mogą przybliżyć coś 400 razy, potem zobaczyć w odbiciu w śrubce malutkiej tablicę rejestracyjną, czy coś ten deseń, tak? I efekt CSI polega na tym, że właśnie ludzie oglądają się takich seriali, po czym zaczynają sądzić, i to naprawdę taki jest efekt, ludzie zaczynają sądzić, że policja ma taką technologię do robienia takich rzeczy i oczekują od policji, od detektywów, od śledczych rzeczy niemożliwych tak naprawdę. Widzicie? Czegoś się nauczyliście w końcu na tym kanale. Proszę! Bam! A teraz mi powiedzcie w komentarzu, czy na kanale Naruciak cokolwiek się nauczyliście. Nie! Nic się nie nauczyliście, tylko na moim się możecie coś nauczyć. Do mnie chodźcie. Ale zobacz jaki. ZAW0356. Żaden z tych facetów nie miał samochodu o takim numerze rejestracyjnym. Żaden. Detektywi zlokalizowali właściciela pojazdu. Umówmy się, jakbyśmy żyli w prawdziwym świecie, to byłoby to po prostu auto i tablica rejestracyjna jakiejś randomowej osoby. Obok, po prostu przechodzili obok tego auta, sobie cyknęli fotę i się niechcący odbił właśnie ta tablica rejestracyjna. Ale żyjemy w świecie paradokumentów, więc zaraz się okaże, że ten koleś to jest morderca oczywiście. Okazało się, że auto należy do Norberta Stalowicza, który miał już wyrok za pobicie. Ponadto mężczyzna prowadzi bar niedaleko portu jachtowego, w którym cumowała czwórka przyjaciół podczas tragicznego rejsu. Do kogo ty tam znowu piszesz? Z nikim nie piszę, no przestań już. No przecież widzę.
Myślisz, że jak będziesz zaprzeczać, to ci to pomoże? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy z firmy ubezpieczeniowej. Chodzi nam o pana Andrzeja Króla. Poznajecie państwo tych mężczyzn? Mhm. Nie, nie znam. Ale proszę dokładnie zobaczyć. No wie pani, ilu tu ludzi przychodzi codziennie. No, nie sposób zapamiętać wszystkie twarze. Mhm. A pan? Nie kojarzę. Mhm. Proszę dokładnie zobaczyć jeszcze raz. Na pewno pan zna tych mężczyzn. Słyszał pan o wypadku? A ci kolesie, ale wiedzą państwo, co policja już tutaj była. No, nie chcę mi się drugi raz tego wszystkiego powtarzać. Przyszli, wyszli nawaleni w trupa i wiem, że jeden utonął, ale tylko tyle. Mhm. A może kojarzy pan, czy byli tutaj częstymi gośćmi, czy często pan ich tutaj widywał? Może mówili później, dokąd się udają? Wie pani co, tutaj cały czas ktoś wchodzi, wychodzi stąd, tak? Nie mam czasu rozmawiać ze wszystkimi gośćmi, jakie mają plany, tak? Czy co tam się w ich życiu dzieje. Natomiast to, wiem tylko, że jeden z nich utonął, a zresztą to nie moja sprawa. Wiesz co, chodź mi pomóż w kuchni. Pani Klaro, chwileczkę. On się zwrócił do niej po imieniu. Ona chyba się nie przedstawiła, prawda? Albo ja jestem idiotą i nie zauważyłem, albo oni są idiotami, bo pomylili się w scenariuszy i ona się im nie przedstawiła nigdy. Ciekawe, które się okaże. Tutaj jest nasza wizytówka, jakby pani sobie coś przypomniała, to proszę o kontakt. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Fakt, że Hubertowi udało się umieścić w fartuchu podsłuch, super, świetna robota. Pół godziny później. Norbert Stalowicz opuścił bar, a jego żona zaraz po wyjściu męża w panice zadzwoniła do koleżanki. Kobieta nie podejrzewa, że jest na podsłuchu. Patrycja, właśnie był tu ktoś z ubezpieczalni. Pytali o tych ludzi z wycieczki żeglarskiej. Zaczynam się bać, serio? Najpierw policja, a teraz to. Z kim ona kurczę gada? Te kobiety muszą mieć coś wspólnego z tym wypadkiem. Musimy porozmawiać z Klarą, zanim wróci jej mąż. Chodź. Idziemy. Też rozsądnie strasznie, że chcą siedzieć pod tą restauracją, chcą zobaczyć, co się tam wydarzy i nie chcą zwracać na siebie uwagi. Co robią? Parkują praktycznie w drzwiach restauracji, gdzie każda osoba, która będzie wchodzić z restauracji, zauważy ich. Czegoś zapomnieliście? Tak, wprowadziliśmy państwa w błąd. Jesteśmy prywatnymi detektywami. Nazywam się Hubert Dawidowski. Ta pani rozmowa na zapleczu z przyjaciółką była bardzo ciekawa. Jaka rozmowa? Mogę zobaczyć pani fartuch? Proszę bardzo, tutaj jest wszystko nagrane. Czy teraz pani nam opowie wszystko, bo inaczej zgłosimy to wszystko na policję. Czy pani to wszystko rozumie? Tak. To proszę mówić. Ja znałam tych mężczyzn, całą czwórkę. Poznałam się z Wojtkiem na portalu randkowym. Pisaliśmy trochę, no i się umówiliśmy. Razem z tą moją przyjaciółką, z którą rozmawiałam. Odebraliśmy chłopaków z portu i pojechaliśmy do lasu uprawiać seks. Ale proszę o tym mówić mojemu mężowi. Nic mu nie powiemy, ale jeżeli okaże się, że pani kłamie, powiemy nie tylko jemu, ale również policji. Nie jestem przerażona, ja nic nie wiem o śmierci tego człowieka. Proszę, jak mój mąż się dowie o zdradzie, mnie zabije. Co za niespodzianka, pan Bereźnicki i pani Stalowicz mieli romans. Pewnie nie wspomniał o tym policji, bo dowiedziałaby się żona. Dobrze, że pani Klara zgodziła się nam pomóc, to przyspieszy sprawę. Ja ci się zgodziła pomóc, trochę ją przyparli się do muru, no. Jej mąż, podobno, jak mówiliście, był karany już za bójki i tak dalej. Nie wiadomo, czy on jest zdolny. Ona mogła praktycznie tak naprawdę umrzeć przez to, jakbyście powiedzieli jej mężowi. Więc trochę niefajnie, gościu, trochę niefajnie. Detektywi postanowili... O Jezus Maria, jak spojrzycie w momencie 27-28, to widać idealnie plakat Hobbita nowego. A myślę, on wyszedł z 7 lat temu, czy co? What the fuck? Przesłuchać Patrycję Wróbel w ustronnym miejscu, żeby nie zaszkodzić kobiecie. Tak, to jest właśnie moja koleżanka. Dzień dobry. Mój mąż się strasznie denerwuje, jak mnie dłużej nie ma. Ja mu powiedziałam, że jadę na zakupy, więc załatwmy to szybko. To przejdźmy do sedna. Zna pani tych ludzi? Znam Andrzeja i Wojtka. Klara mi ich przedstawiła. Tak, ja umawiałam się z Wojtkiem, znam go z portalu randkowego. No i powiedział mi, że na to spotkanie przyjdzie z kolegą. Że przyprowadzi go dla mnie. Jak często miała pani kontakty seksualne z tymi mężczyznami?
Spałam z Andrzejem tylko raz. Od razu coś między nami zaiskrzyło. I tuż przed tym wypadkiem napisał do mnie. Przed wypadkiem pan Andrzej napisał do pani? A powiedziała pani o tym policji? Co dokładnie pan Andrzej napisał? Napisał, że jest nieszczęśliwy. Tego samego wieczora odpisałam mu, a później nie miałam już żadnej odpowiedzi. Chyba pomyślałam, że nie chce się ze mną spotykać. A teraz? Teraz nadal do pani pisze? Niby jak. Potem dowiedziałam się o tym wypadku z gazet. To był ostatni raz, kiedy coś o nim słyszałam. A zgłosiła to pani na policję? Nie, nie byłam na policji. Dlaczego nie zgłosiła pani tego faktu na policję? No jak pani sobie to wyobraża? Ja mam męża, rodzinę. Jak ja mam im o tym powiedzieć? No to pani Patrycja, tak dobrze się składa, że my to zgłosimy na policję i zniszczymy pani związek. A i pani obok, pani Klaudii, pani też zniszczymy. Czy ona się Klara nazywała? Nie wiem, nie obchodzi mnie za bardzo ten serial. Nie. Ja chcę wrócić do pamiętników z wakacji. To były dobre czasy. Słuchajcie, dajcie spokój już Patrycji, dobrze? Przykro mi, naprawdę. Ja wiem, że to straszne, ale... Przepraszam, nie mogę. Do widzenia. Monika i Hubert jeszcze tego samego dnia wrócili do agencji detektywistycznej. Dobra, ale kto mógł mieć motyw, żeby zabić Andrzeja? Ja. Ja mam motyw, żeby zabić Andrzeja i w zasadzie każdą osobę w tym serialu, bo chcę, żeby się skończył. Błagam, skończ się już, proszę. No wiesz, może kobieta, zdradzona kobieta. Andrzej Król był singlem, a Tomasza nie było wtedy w lesie, więc nie mógł zdradzić żony. Mhm. Ale Wojciech, spójrzcie, ten gość jest mistrzem świata. Mhm. Te zdjęcia dowodzą jego zdrad, a to tylko z ostatnich... Wow! Wow! Że też im się nawet nie chciało zrobić zdjęcia tych ludzi razem w klubie. Wow! Czy wy widzicie to zdjęcie, to co ja widzę? Widzicie to samo zdjęcie? Widzicie te źle padające cienie? Widzicie, jaki to jest chamski Photoshop? Obie te osoby, ten facet i ta dziewczyna obok, oni oboje są chamsko wklejeni na tle klubu jakiegoś. Jaka tragedia. O, jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja tak komentuję zawsze te zdjęcia, te słabe photoshopy i tak dalej. Ja generalnie robię zajebiste miniaturki. Spójrzcie na kanał Kopiuj i Wklej, tam wszystkie miniaturki z tego kanału są moje, ja je robiłem. To są arcydzieła. A to? To tylko z ostatnich kilku dni. O kurwa. Okej, nieważne, zmieniłem zdanie. To pierwsze zdjęcie wcale nie było najgorsze. To drugie. To zdjęcie jest takim zdjęciem, które znajduje się w kalendarzu u mechanika na ścianie. Zdecydowanie. Panowie, dlaczego ja? Zatrudnijcie mnie, dobra? Ja będę robił lepsze już photoshopy. Proszę. What the fuck? Ja nawet nie mogę się na to napatrzeć. Jakie to jest złe? A ta wiadomość na sekretarce od Tomasza? To jest fake. O. Nasi ludzie z IT sprawdzili to. Takie gówno może spreparować każdy amator. Wystarczy mieć aplikację. Detektyw Maurycy Ross, którego Kamila nie zna, udaje gościa w marze. Mężczyzna uważnie obserwuje otoczenie, gdy nagle wydarza się coś niezwykłego. Pan Andrzej Król pozdrawia swoich przyjaciół, Maxa i Wojtka, i prosi o piosenkę In the Wind. Pozdrowienia dla moich kumpli, Wojtasa i Maxa. Ta piosenka jest specjalnie dla was. Do zobaczenia wkrótce. Wojtek! Wojtek! Co? No jak to co? Co? Usłyszałeś w radiu! Przecież to był głos Andrzeja! Pozdrawiam Maxa i ciebie! I jeszcze ta piosenka! No ta, która leciała na pogrzebie Tomka! No i jeszcze ta piosenka! Ta piosenka, która leciała na pogrzebie Tomka! Jaka piosenka, kochanie? No ta piosenka, no ta... Śledczy Maurycy Ross natychmiast udał się do radiostacji, która nadała makabryczne pozdrowienia od zmarłego Andrzeja Króla. Mógłbyś mi zgrać to pozdrowienie na pendrive'a? Jasne, z tym nie będzie problemu. Hubert i Monika śledzą męża klientki, który spotkał się ze swoim przyjacielem Maksymilianem Rybakiem. Zachowanie mężczyzn zainteresowało detektywów. Nie rozumiesz, o co tu chodzi? Nie rozumiesz tego. Oh boy, rozmawiamy o tej niezwykle ważnej sprawie, która może zniszczyć całe nasze życia. Lepiej zostawimy drzwi otwarte. Są jakieś dowody? To tylko kwestia czasu, jak się pojawi. Nie wiem, no nie wiem. Przecież byliśmy tylko na ludzi w czwórkę. To jakim cudem teraz miałyby się pojawić nowe dowody? Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Musimy się tylko trzymać naszej historii
nas nie ruszą. Wygląda na to, że Rybak i Bereźnicki mają swego kumpla na sumieniu. Obaj chcieli ukryć ten czyn. A pan Reszel może był ich wspólnikiem. To by wyjaśniało, dlaczego popełnił samobójstwo. Tylko kto się teraz mści? Może to ten niby zmarły? Może on żyje i robi z ich życia piekło? Holy fucking shit, dzięki byczku za podsumowanie. Podsumowanie rzeczy, którą w zasadzie wiemy od początku odcinka. Dzięki wielkie. Tak, halo? Całkowicie się myliliśmy. Wyobraźcie sobie, że dzwonił do mnie mój kontakt. I? I powiedział, że pani Patrycja złożyła zeznania na policji. Dzięki temu odnaleziono ciało Andrzeja. Przesłuchali także Maxa i Wojtka. Musieli ich wypuścić, bo nic na nich nie mieli. Więc kto stoi za tymi groźbami? Musieliśmy coś przeoczyć i musimy jeszcze raz przejrzeć wszystkie akta. Podoba mi się strasznie, że po ile? 39 minutach tego serialu dowiadujemy się nagle, że pani Patrycja postanowiła pójść zeznawać i policja się zajęła tamtymi kolesiami i tak dalej, i tak dalej. Super. The point is, po 39 minutach serialu ci detektywi nic nie zrobili. Ta pani Patrycja tak czy siak by poszła zeznawać, tak czy siak by ci kolesie stali zatrzymani, a detektywi wezmą kasę i nic kompletnie nie zrobili. Nic! Zero! Dobra praca bycie detektywem. Może też zostanę. Nic nie robić, zarabiać. Kto wie? Mąż naszej klientki otrzymał wiadomość z numeru Andrzeja, a ta wiadomość brzmi w ten sposób. Przyjedź z Maxem do lasu. Andrzej. Ale jak Andrzej? Przecież Andrzej nie żyje. I rzeczywiście Wojtek potem zadzwonił do Maxa i pojechali do tego lasu. Maurycy, namierz telefon Bereźnickiego i ruszaj za nim. A ty jedź z Maurycy, a ja dzwonię po policję. A sytuacja, kim jest ta babka? Laura Reszel. Wydranie, macie pomysł do cholerną prawdę! Tomek zabił się przez was! Spokojnie, to nie tak jak myślisz. Cała prawda teraz! Dobra, spokojnie. Faktycznie przyczyniliśmy się do śmierci Andrzeja. To było tak, że popiliśmy trochę i wywiązała się bijatyka między nami. Andrzej się przywrócił, uderzył się i wpadł do wody. Spanikowaliśmy to. Zamiast mi pomóc, olaliśmy to. Nie wiedzieliśmy, że coś mu się stało. Cholernie się wystraszyliśmy, no. I co? Zmusiliście Tomka, żeby nic nie powiedział? I pach! Mamy też jeszcze historię tego, w jaki sposób Andrzej w ogóle zginął na łódce. I wiecie co? Ta pani sama to zrobiła bez pomocy detektywów. Nikt mi pewnego dnia o tym nie powiedział. To wasza wina, wasza cholerna wina. Zapłacicie za to. A wy co tu? Proszę odłożyć broń. Nie zbliżaj się! Wyzmierzajcie się! Pani Lauro, proszę się uspokoić. Dopilnuję sama, żeby winni zostali ukarani. Ale to nie wasza sprawa, proszę. Nie wtrącajcie się! Oni są wszystkiemu winni, teraz cała prawda wyszła na jaw, mam już dowody. Dobrze. Proszę odłożyć broń. Proszę się uspokoić. Naprawdę, nie warto. Odsuńcie się, nie zbliżajcie nie się! Jesteśmy detektywami. Zobaczycie za to wszystko, zobaczycie! Jesteśmy detektywami, proszę na mnie spojrzeć. Proszę pani, on właśnie się przyznał do tego, że jest detektywem. Proszę strzelać! Ale to oni zabili mojego męża, za wszystko są odpowiedzialni, oni są wszystkiemu winni! O, zostawcie mnie, to im powinniście aresztować, oni zrujnowali wszystko! Ona jest chora psychicznie, strzelała do nas, mogła nas zabić. Panów znam, a państwo kim są? Co tutaj się dzieje? Jestem Monika Dawidowska, to mój partner Maurycy Ros, jesteśmy detektywami. To mój partner Maurycy Ros, a jestem bla bla bla, jesteśmy detektywami. Policjantka nagle się na nich rzuca, je po ziemię! Tak trzeba, wiecie co z nimi zrobić, wiecie. Macie prawo zachować milczenie. Ja będę mówiła. Macie prawo również do adwokata. Chodźcie, idziemy na komisariat. No co, teraz? No a co, chcecie tu zostać? Piknik chce urządzić? Czuję ulgę, że prawda wyszła na jaw. Miałam pewne wątpliwości, bo sprawa była dość złożona. Ale wszystko dobrze się skończyło. To niesamowite. Kto by pomyślał, że miła pani Reszel za wszystkim stoi. Ale cicha woda brzegi rwie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego prawdopodobnie najgorszego kiedykolwiek odcinka Dlaczego ja? Nie wiem dlaczego jest najgorszy, ale po prostu jak go komentowałem, prawie umarłem z nudów. Nie wiem, i ci detektywi tacy debile. Sam motyw odcinka taki na początku ciekawy, potem się robi taki coraz nudniejszy i naprawdę liczyłem na to, że się okaże w pewnym momencie, że to rzeczywiście Andrzej jest duchem i ich prześladuje. To by było coś. Mam nadzieję, że następny odcinek, jaki będziemy komentować, będzie lepszy rzeczywiście. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jak zawsze, jak oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz i jak zawsze na koniec, kocham was z całego serduszka. Buzi, blubu. Do zobaczenia.
prawie was nabrałem. Dobra, chodźmy dalej, oglądajmy.